Cześć. Dzisiaj wieczorem goszczę w swojej kuchni Ulę, która od kilku miesięcy jest ambasadorką Thermomixa. I wspólnie dzisiaj wybrałyśmy chlebki duńskie, ponieważ mamy szczere postanowienie, aby trochę unikać glutenu. Ula, no to działamy. Chlebek duński bezglutenowy z samych ziaren tak naprawdę. Zaczynamy gotowanie. Mamy już rozgrzany piekarnik do temperatury 150 stopni i dwie blachy wyłożone papierem. Dodajemy 140 g ziaren słonecznika. Sypało się, ale nie szkodzi. Siemienia lnianego 160 gram. Słonecznik to jak się sypnie, to nie wiadomo kiedy. Okay. I 140 gram ziaren sezamu. Same fajne ziarenka. Dokładnie, same zdrowe. I mąki kukurydzianej 220 g. Następnie dodajemy 1,5 łyżki soli. A chyba łyżeczki, Ula. Łyżeczki, rzeczywiście. 1,5 łyżeczki soli. No to byśmy przesoliły. I 110 g oleju rzepakowego. Dodajemy sobie. Pieczesz w domu jakieś chlebki? Tak, jego jeszcze nie piekłam. A co możesz polecić ze swoich bieków z Thermomixa? O, ostatnio ten portugalski, pyszny wyszedł. Przepyszny chlebek. A zazwyczaj bułki w sumie, bardziej bułki niż chleb, bo jakoś tak... Dzieci bardziej lubią? No. Dobra, zamykamy i mieszamy to kopyzmem. 15 sekund, obroty 4. Ma jakiś inny dźwięk? Są ustawienia dźwięków, więc tu wybrałam chyba jakiś instrument inny niż... Nawet nie wiedziałam. I to jest fantastyczne, że właśnie uczymy się wspólnie. I od siebie, i od klientów. Dobra, i 500 gram wody w wrzątku. To idealnie dało się. Masę już mamy gotową, teraz wystarczy ją tylko wyłożyć na dwie blachy, grubość 2-3 mm i za chwilkę mamy chlebki gotowe. Super, Ula, czyli właściwie cała robota to 5 minut, a efekt zobaczycie po 50 minutach pieczenia w piekarniku. Taką wskazówkę też, żeby rozsmarowywać już łyżką zmoczoną w gorącej wodzie, wtedy tutaj to ciasto nam się tak nie klei. Chlebek mamy już w piekarniku. To, co jest niesamowite w Thermomixie, to teraz możemy sobie go automatycznie umyć i w tym celu włączamy właśnie tryb mycia. Około litr wody z kropelką płynu i nastawiamy mycie po cieście. Zamyka nam się i 8 minut czekamy, za chwilę będziemy mieć czyste naczynie. Super, super. Nie ma tak trafić na dobrą imprezkę, na dobre jedzenie przy okazji. Dzięki Ci, Ula, za zaproszenie. No, załapałaś się na pyszny chlebek, mamy go już gotowego. Pyszny, chrupiący, proszę dzięki. Bardzo. Ach. Super, właściwie powinien odczekać 30 minut, ale chyba... Aż wystygnie. Nie da się, my już go pałaszujemy w trakcie. Nie da się poczekać, coś tam. Trzeba spróbować. Polecamy, jest pyszny.